najlepsze mebelki w plecaku zrobimy. Ja to bym sobie, słuchajcie, jeszcze zorganizowała lepsze narzędzia. Póki mnie stać. To sobie zrobię lepsze. I wstawię ten. Nie gniewam się, ale takiej pomocy to ja nie... No nie rób foska! Ja wiem, że takiej pomocy nie chcecie. Też chciałam ci pomóc trochę lepiej. Ale nie wyszło. Człowiek biegnie z odsieczą i w ogóle, a tu jeszcze Raven krzyczy. Mam tylko 40 kamienia. To trzeba będzie ukopać. Zamiast wdzięcznie mi powiedzieć dziękuję, młociu, że mnie nie okradłaś po tym, jak umarłem. To nie pomagaj mi. Ja nie chciałam, żeby go zabił wilk. To był wypadek. Ja się za późno kapnęłam, że ja Rave nabiję. Nawet wielkiej nie... Raven, ale mogłeś... Ale napisać przecinek nienawiści. Ja to widzę, ten przecinek nienawiści. Oj, cii. Kocham cię, Ravenku. Nie wolno krzyczeć na młoteczkę. Ja niespecjalnie. Ja jestem niewinna. Jakbyś mnie okradła, to bym sobie zrobił nowe rzeczy. No w sumie racja. Nie było nawet kropki nienawiści, był tylko przecinek nienawiści. O, wciś i od razu jest lepsza atmosfera, jak podziękowałeś za to, że nie zachowałam się jak but wobec ciebie. Ale mam nadzieję, że nie musisz jakoś daleko biec. Trzeba było sobie chociaż respał u mnie na tym, na balkonie zaznaczyć. Tam są dwa łóżeczka, które można sobie skorzystać z nich. Chyba, że ty nie możesz, bo jesteś obcym i się nie da. Tak, tak później wszystko oddę cesarzowej. Nie no, nie będę go tak okradać. Dobra, bo mówiliście, że mam do wioski iść. Do wioski. Chyba, że tej osoby, co o to prosiła, to już nie ma na czacie, to proszę mi napisać, to wtedy nie pójdę. Mięso egzotycznych zwierząt, mięso dzikich zwierząt. To wszystko mogę przecież teraz tam... Tu mogę wrzucić, będzie lepsze mięsko do robienia zwierzątek. O. Tu jakieś zgniło w ogóle. Jeszcze mam grubą skórę i milion zwykłej. No dobrze. To wszystko przerzucę tam. Mieszkasz niedaleko, dobrze. Nie, to nie jest pożyczone mięsko. Ja mu nic nie wyciągnęłam ze zwłoczek. W ostatniej chwili stwierdziłam, że to byłoby nieładnie z mojej strony. Dobra. Okej. I to mogę wrzucić tutaj. Dobra, to idę do tej wioski zrobić im wioskowanie. Ile muszę najpierw odłożyć? Teraz. Jest. Jedzenie jest, potionki są, aloes jest. Dobra. Idę ich wszystkich teraz asasinować. Siema koala, dobrze ci widzieć. Ja teraz sobie fantastycznie poradzę.
Nadciąga młotka. W ogóle tamto ubranko zasłaniało mi znacznie więcej ciała, a z jakiegoś powodu to chroni lepiej. Dobra, tędy chyba szło się do tej wioski. Dobranoc, pompelku, śpij dobrze, kolorowych. Jeszcze raz dziękuję za rajdzika i za to, że zajrzeliście z Madziksową. Pamiętajcie, żeby trzymać dla mnie miejsce w załodze. Może za 100 lat do Was dołączę. Ale jak ja do Was dołączę, to nie będziecie mieć lepszego członka w załodze, oczywiście. Nie, tam jest kitku. I tu jest drugi kitku. Trzecie kitku. Kitku to nie są... Nie chcemy bić się z kitku. O, tam są ci. Ja chodziłam jak głupek naokoło. Czy kitku, kitku mnie dalej gonią? Nie chcę sprawdzać, czy dam radę z kitku. Jest ci zimno. Co jest ci zimno? No. Dobra, kitku się na nich rzuciły. Ja sobie wejdę tu i poczekam chwilę. Okej. Zejdę. Wypiję potionka przez maskę. Dobra, kitku mnie zignorował, to dobrze. Tak miało być. Czy ja się regeneruję, czy się nie regeneruję? Nie regeneruję się. Proszę odłożyć miecze. Nagie swoje. Kocie, nie ruszaj mi tutaj dupą niczego. A! Dobra, i teraz się regeneruje ładnie. Zaryłam zębami. Pięknie. Black Kirin, staram się, ale dziękuję. Dobra. Tak, drift zębami w piachu. Ja po prostu sprawdzałam, czy ortodonta dobrze zrobił. Ile ona tego musi wypić? To 5 na krzyż hapeków regeneruje. Muszę zrobić, żeby więcej mieć do chlania. Proszę bardzo, stwórz wszystkie. Ok. Teraz ja tam muszę się zakraść i ich pokonać. Ale pojedynczo. Nie wiem, czy chroni przed wirusem, ale przed strzałami pewnie nie. No i nie mam tarczy, żeby się do niego tego. Krwawienie, suczo! Nie, ten guzik. Gin. No. I nabrudził na piachu. Ale miał ze sobą buteleczkę świecącej esencji i korena. Strzała z żelaznym grotem. Mógłby łuk jakiś mieć. Dobranoc, Madzix. Kolorowych. Dobra, to jeszcze to zrobię. Wyrżnę ich wszystkich. Ravenku, z tego co wiem, to najszybciej się leveluje zbierając surowce i budując wbrew pozorom. Ewentualnie możesz pochodzić do dżungli, tam na te dżunglowe potworki, znaczy potworki zwierzęta głównie. I wtedy też podobno szybko tam level rośnie, zarówno tobie, jak i twojemu towarzyszowi. O, albo slend, mówi kop, dużo żelaza, tak, potwierdzam. Zbieranie surowców i tak na dobrą sprawę budowanie. Jeżeli chcesz sobie pozbierać lepiej surowce, to sobie złap słonika na przykład, oswój go
I wtedy w słoniku będziesz sobie to żelazo nosił, będzie ci też dużo łatwiej. Najczęściej to stare rzut okiem na dodatki do Simsów, bo tam ja jak berety. O tak, potwierdzam. Ale w Patoli też są dobre akcje. Reklamuję Patole. Jak się łapie zwierzęta, musisz złapać młodego takiego. Jak idziesz sobie między dorosłe zwierzęta, to tam czasem jest taki malutki mikro. I wtedy go łapiesz do plecaka, tylko uważaj, bo one strasznie dużo ważą. I wiesz, łapiesz to zwierzę i widać stamtąd, bo jak dorosłe zobaczą, że bierzesz, to się wkurzą na ciebie. I dodajesz do tej obory takiej, co tam stoi koło mnie za domem. Maczuga. Mięso. O, wung! Zabiłam górnika. Kurde, z tymi łucznikami. Tak, trzech naraz łuczników na pewno. Pancerz mnie kurde pokarał. Oj. A ty tu skąd? No. Słynna semicka gościnność, słuchajcie. No nie! I zjadło mi jakiś kitku. To było niesprawiedliwe. Wyskoczył z dupy. Dupa. Conan kosztuje obecnie na Steamie 50 zł. Jest na promocji. Jeszcze powinien być, bo chyba do 7 jest promocja. Zerknij sobie. A jeżeli jest bez promocji, to będzie ze 100 zł. A do 5 jest promocja. No, to miałam ładną zbroję. Dobra, ja po to wrócę tam z gołą dupą. Już nie będę szczekać. Bylebym wilków po drodze nie spotkała. Teraz nie chcę ich spotkać, wyjątkowo. Dam radę. W ogóle to może jest czas na pierwszego niewolnika, słuchajcie. Tylko musiałabym najpierw koło bólu zbudować, żeby mieć do czego tych niewolników wkładać. To ja zniewolę łowcę niewolników. Ja wiem, gdzie takiego znaleźć. Mam pewne obawy, że mogę sobie z nim nie poradzić. Ale zobaczymy. Właściwie, jeśli uściślając rzeczy, puszeczko, to właśnie raczej niewiele osób wyskakuje z dupy. Tam wiesz, trochę inne rejony, bardziej przodownicze, że tak to powiem. Przodujące. Przednie. Już wytłumaczyłam wszystko. Kocie, muszę cię ewakuować stąd, albo będziesz leżał tak. Ja będę grała w ten sposób. Na twojej głowie. Bo mi mapę zasłaniasz dupskiem swoim.
Ja pierdzielę, co za kot. Sprzedam 10 kilo kota. Karmę dorzucam gratis, słuchajcie. Tam gdzieś są moje zwłoki. A tak, bo ja tam wbiegłam za tą skałę, żeby się schować i tam kotku za mną dobiegło też. Jest okej. Okay. Staw, ten kot to jest po prostu, ja nie wiem, no może 10 kilo nie waży, ale pomiędzy 7 a 9 na pewno. I znowu się trzeba ubierać, uważać, żeby się na głowę nie spierdzielić, dobra. Najgorsze jest to, że moje ruszanie ręką, żeby go gdzieś przełożyć i przestawić, on uznaje za tyrtolenie, nie? On wie, bo jest dobrze, że ja go w tej wewce przestawiam. Dobra. Jak znajdę więcej aloesu, to musimy zrobić potionki. Ja jestem już ustawiona, ubrana, mogę iść bić tych skubańców. Ale ja muszę być asasynem. Nie mogę ich tak wszystkich naraz, bo to widzicie, jak się kończy jeszcze. Później wpada jakiś kitku na... Co oni tam ganiają? Kitku zabili! To teraz ja zabiję ich. No chodź do mnie. Zgłupiał. Pokonało go ognisko. Nie, z tą grą ostatnio jest coś nie tak. Wcześniej to AI jakoś działało, a teraz to jest po prostu rzeźnia. Jakiś koleś z widłami mnie tu widuje. Ran, młoteczka. Jakie ran? Nie mam kapeków, nie mam wytrzymałości, nie mam nic. Tak, jak się spaczuję, to kolejne milion bugów. Okaleczenie, nie, dobra, 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 dobra. Ja się nie będę z gościem z widłami biła. O, ogarnęli. Nie, jednak wracają. Nie wierzę, co się stało z tym AI w tej grze. Czy dobrze, bo to mi ratuje dupę w tym momencie, no ale bez przesady. Dziesięć kilo kota i 10 kilo karmy. Tak może być. A tu co tu się stało się? A, to jest ten koleś, co go zabiłam poprzednio i go rozczłonkowało. Okej. Okay. Dobra, tu są ziomki z widłami. O! A temu co? Ważne, że ma żelazo. Bo ja mu zrobiłam, patrzcie, urwi łapki mu zrobiłam. A tą panią zdążę pozbierać? Nie zdążę. Jakiś jeden koleś się na mnie rzucił. Dobra, zdążę, bo... Pasuje ich wyciągnąć z obozu i zebrać tylko jednego. Ej, bo te widły nieźle biją. Co mi tymi widłami zrobił?
Zabiłam się o skały. To weź ze sobą kota, a może wtedy będę mogła jako tako grać. Tam w moim domu, tym na pustyni, robi się milion materiałów, z którymi chcę dokończyć domek. Dobrze. I one będą się robić z kilka godzin. Proszę zabrać kota, żebym ja mogła spokojnie pograć, bo będę 3 lata odzyskiwać te swoje rzeczy. Tam możesz zobaczyć. Nie mogąc ruszać jedną ręką. Ten domek, ale tam na razie nic nie wkładaj, bo tam jednej ściany brakuje. Dobrze. Przytul kota, zabierz go stąd. Proszę ewakuować stąd Atosa. Tak, mam go stąd wyjąć, jak on się tu tak wkomponował. Tak, żebym ja mogła spokojnie grać. Boże, kocie, ile ty ważysz. Cała klawiatura skopana, wszystko. Dobra, teraz moich ruchów nic nie ogranicza, będzie lepiej. Idę odzyskać staw i kończymy streama. Tu się już nic ciekawego nie wydarzy. Kratosa, tak. Nie, mój kot ma na imię Atos. Rodzice go tak nazwali. Ja bym go nazywała tłustym spaślakiem, ale... Albo szynką. Smalcem też go czasem nazywam. Nie potrzebuję przeciwników. Ja się zabiję chodząc po pustyni. Tak, tłusty spać jak w skrócie Garfield, dokładnie tak. Aha, bo ty nie pomyłeś tych rzeczy, dobra, to ja je umyję. Nic mi nie będzie, ja sobie świetnie radzę. Chyba, że będzie burza piaskowa, to wtedy może być gorzej. Gdzieś tutaj to było, nie? A może tam? Mapa. Tak patrzę na swoje zwłoki, tylko te drugie, więc te będą gdzieś przy tych skałach. Ogi i kalaruchy, i Ogi też był taki tłuściutki. No, też by pasowało. O, głowa mi odpadła od uderzenia o skałę. No dobrze. Ja sobie coś zjem. I idę jeszcze raz, bo wpierdol. I tam mają dziwnie wypchanego kota, słuchajcie. Już wiem, że kolej z widłami to jest kiepski pomysł. A on się striggerował właśnie na mnie. Ej, nie wolno tak dwóch na jednego, pobite gary. No i nara. Trzymają się za kutasy, za przeproszeniem. Nie rozdzielę ich tak łatwo.
ma cyce. Nie, zaraz kończymy. Nie będzie 10 godzin. Jakiś łuk by mi się przydał. Może bym tak triggerowała pojedynczo jakoś wtedy. Chodź tu, kolesiu, z widłami. Oni są na drugim poziomie. Dobra, w nogi. Pierdziele, wracam do domu. Dwóch naraz to tylko Sasza gra i obsłuży. Jeszcze w nocy w dodatku. W nogi. Rozdzielili się, patrzcie. W końcu jest szansa, jest nadzieja. Co, z kolegą tu już nie jestem taki dzielny, co? W ogóle się nie opłacało go bić. To teraz, jak już kolega się odczepił, teraz to i ja będę cwana. Tak, Sasza to i trzech naraz obsłuży. Dokładnie. To chociaż te rzeczy mi wkładaj w jedno miejsce, żebym nie musiała chodzić i szukać. Co, jak kumpla z widłami nie ma, to już nie jesteś taki hej... No kurwa, to teraz w trójkę będę biegać za mną. Z łukami. Nadal jest hej do przodu. Bo jest z kolegami. Pasowałoby ich tak pulować pojedynczo jakoś, ale łuku nie mam. Trzeba było zrobić. Czego ani raz nie trafiłam? Robił mi jakiegoś super ciosa. Dobra, on się zaraz wykończy. No, i zemrzył na krwawienie. I dobrze mu tak. Co tam miałeś przy... Świeczkę? Ja się pytam, gdzie ty tą świeczkę trzymałeś. Dobra. Jeszcze jeden aloesik. Ta, z kolegami zawsze cwani. O, ten się zbagował, więc zrobię im szafelin. O kurde, ten, tu jest ich znacznie więcej niż myślałam. Kiepski to był plan. Tu przychodzić do samego środka. Jeszcze mi się hapeki ten. Macie, nadziejcie się na swoje własne ogrodzenie. Dobra, pojedynczo może dam jakoś radę, ale solo to tak będzie kiepsko.
Potki się skończyły, koniec hojrakowania. Palę tamki. Siema Timbos od Purposa. Jestem młoteczka od młoteczki, ale tak czasem u Purposa goszczę. Dobrze ci widzieć. Ta świeczki Nivea. Mirek już poszedł, tego nie zawołam. Akurat Timbos udaje ci się wbić na końcóweczkę. Prawda, już kończymy od jakieś półtorej godziny, ale mam silną potrzebę z przetestowania mojego nowego ubranka. I siema Patax, nie wiem czy się z tobą witałam, ale teraz się witam. Zapraszam częściej, Timbos. Zostaw followka, to będziesz dostawał powiadomienia czasem, a czasem nie będziesz dostawał powiadomień. I zapraszam na live'ikę częściej. Tylko followka, nie subka, bo za subka się płaci, a followki są za darmo. Czy moje zwierzątka się już zrobiły? Już powinny. Nie, wciąż nic. Trzymam cię, Timbo, za słowo. Siema, słodki niewinny. Dobrze. Ja uważam, że mimo wszystko zrobiłam progres, bo mamy jedzonko, mamy piciu, mamy chociaż troszeczkę ubranka, które mnie chroni, więc jest dobrze. Jakieś cegły poprzepalałam. Mi się różni ta wzmocniona cegła od zwykłej cegły. Nie wiem, na razie to tu powrzucam wszystko. Wungla też. Mogę sobie swój lampucerski piękny strój pomalować na różowo. A właściwie to na fioletowo. Chwila. Jak to się używało? Jak to się tego? Nie tak, tak, tak? Nie tak. Upuść, podziel informacje. Może F? Nie. Wyposaż więcej. Nie pamiętam, jak się farbowało rzeczy, ale się da. Czaty przypominają w takim razie. Siema, optymista. Czaty też nie pamiętają. No to się nie będę bujać. Na różowo, a właściwie na fioletowo. To czas hopsnąć do łóżeczka, proszę bardzo. Klikasz na zbroję i tam masz daj w lewym paneliku. Ale ogromne łóżko. Chciałabym takie mieć. To już wstaje. Jak klikniesz prawym na zbroję. Więcej. Ufarbuj.
No i mogę to przemalować na... O matko. Nie. A to? Też nie. No to mogę ufarbować, ale wygląda jak kupa, nie? Cały misterny plan. No to z jakiegoś powodu się łańcuchy farbują. Bo to co złoto się farbuje, a jak to zrobię? O rety. No to lipa. To ubranie akurat farbuje się wyjątkowo kiepsko. Nie. A to? To pewnie będzie tak samo, bo to jest jeden zestaw. No i lipa. To wam nie pokażę pięknego fioletowego ubrania. To na czymś innym spróbujemy później. No to smuteczek. To sobie świeczkę postawię koło łóżka w takim razie, na pocieszenie. Uwaga, uwaga. Świeczka pocieszająca na rogu łóżka. Nie mogę. O, jest. Proszę. Szkoda, że płonie. Ale przynajmniej świeczka Nivea zawsze pocieszy. No to widok z balkonu. I co? Ja wam dziękuję za streamika nocnego. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia na kolejnych streamach. Skonana lub nie tylko skonana. Jest 8 rano, ja nie będę krzyczeć, ale może następnym razem. Buzi dla was wszystkich, trzymajcie się i pa!